Videorecenzja Tomasza Raczka. The Crown, czwarty sezon. No i wreszcie jest na Netflixie. Najbardziej oczekiwany serial tej jesieni, czyli czwarty sezon serialu The Crown, angielskiego serialu opowiadającego historię rodziny królewskiej, tej, y, 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 tę ostatnią y, y, część historii rodziny królewskiej, którą znamy z autopsji, czyli z ostatnich lat, krótko mówiąc, życie królowej Elżbiety II, która wciąż panuje. Mamy za sobą już trzy sezony, teraz jest czwarty. To jest ważne, ponieważ aktorzy zmieniają się, aktorzy odtwarzający te same postaci zmieniają się wraz z przechodzeniem w kolejne etapy życia i to nie są postarzani ci sami aktorzy, tylko po prostu inni aktorzy. W związku z tym, na przykład Elżbietę II mają szansę zagrać w tym serialu aż trzy aktorki, każda po dwa sezony. To, ten czwarty sezon, który właśnie teraz mamy i dzisiaj omawiam, to jest ostatni sezon, gdzie Elżbietę II gra Olivia Colman. I jest to wyjątkowo oczekiwany sezon, ponieważ wiadomo było, że pojawią się w nim dwie niesłychanie ważne kobiety. Niesłychanie ważne dla Anglii I niesłychanie ważne w ogóle dla naszego wyobrażenia o Anglii. Pierwsza z nich to księżna Diana, czyli żona księcia Karola, i w momencie, kiedy wychodziła za niego za mąż, wszystko wskazywało na to, że to będzie następna królowa. To znaczy, że y, y, książę Karol będzie kiedyś królem y, y, Anglii, właśnie Zjednoczonego Królestwa, y, no a jego małżonka Diana będzie królową. Nic z tego nie wyszło, jak wiemy. Druga ważna osoba i kobieta tego serialu w czwartym sezonie to jest pani premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Niesłychanie silna osobowość. Oczekiwana tym bardziej, nie tylko ze względu na swoją silną osobowość, ale także na to, że Margaret Thatcher zagrała w tym serialu Gillian. Anderson. Gillian Anderson, która jest nie tylko aktorką znaną, lubianą, ale także poważaną. Coś z nią jest takiego jak z Heleną Bonam Carter, którą bardzo lubimy, która gra świetnie, ale oprócz tego niesłychanie cenimy i mamy taką świadomość, że to jest aktorstwo najwyższej próby. Notabene Helena Bonam Carter gra w czwartym sezonie nadal księżniczkę Małgorzatę, czyli siostrę Elżbiety II, która w zasadzie powinna być młodszą siostrą Elżbiety II, ale Helena Bonham Carter jest 8 lat starsza od Olivii Coleman. Nie widać tego w serialu zupełnie. Coś fajnego znalazłem w materiałach o królewskiej rodzinie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, a łatwiej jest uwierzyć, dlaczego Helena Bonham Carter tak fantastycznie gra Księżniczkę Małgorzatę. Nie tylko dlatego, że jest wybitną aktorką i jest za tę rolę nominowana, nagradzana, już odebrała sporo laurów za, za tę rolę. Otóż. Wujek Heleny Bonham Carter, niejaki Mark Bonham Carter, był facetem księżniczki Małgorzaty, był jej narzeczonym. Nie bardzo długo i jednym z wielu, bo księżniczka Małgorzata miała wielu narzeczonych, ale jednak. E, no więc, nie wiem, może tam rodzinnie jakieś informacje o księżniczce Małgorzacie zostały przekazane. Tak czy owak, Helena bonham kartę gra księżniczkę Małgorzate świetnie. Powiedziałem już o Margaret Thatcher, że grają Gillian Anderson, więc może wy, 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 no, wypadałoby, żebym powiedział, jak gra. Otóż Gillian Anderson bardzo próbuje być e, Margaret Thatcher, mimo że nie wygląda jak Margaret Thatcher. Jest zupełnie innego typu kobietą. Jest oczywiście świetnie ucharakteryzowana, ale to nie wygląd jest jej największą bronią. Raczej to, że fantastycznie podpatrzyła ruchy, e, sposób modulacji głosu. E, 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 Wyraz twarzy, gesty Margaret Thatcher. I rzeczywiście, Gillian Anderson, jeśli, jeśli zapomnimy przez chwilę, że to jest ona, fantastycznie wchodzi o tak bym powiedział nie tyle zagrała Margaret Thatcher, ile wchodzi w skórę. Margaret Thatcher. I można w to uwierzyć, w związku z tym. No i ruchy są wystudiowane do najmniejszego szczegółu. Popatrzcie Państwo, jak zaplata nogi. Popatrzcie Państwo, jak chodzi, jakie jak, jak ma takie charakterystyczne. Półnachylenie, pół charakterystyczne przechylenie w jedną stronę, tak jak widzieliśmy nieraz na zdjęciach z Margaret Thatcher. Zobaczcie Państwo, jak trzyma torebkę, zobaczcie Państwo na jej oczy, zobaczcie Państwo na jej mimikę. No, to jest naprawdę przykład precyzyjnie, drobiazgowo i fantastycznie opracowanej postaci. Gillian Anderson y, będzie kandydowała pewnie do nagród i może dostać za rolę y, nagrodę, za rolę Margaret Thatcher. No i nie powiedziałem jeszcze o Księżnej dajanie. Tutaj mamy księżę dajane, właściwie dajane Spencer na początku, a dopiero potem okres narzeczeński, no i wreszcie małżeństwo z księciem Karolem, kiedy Diana Spencer staje się księżną Dajaną, małżonką księcia. Grają Emma Corin. Gra dobrze. Ma postawę charakterystyczną też dla Diany Spencer, jest wysoka, jest gipka, ma w sobie ten element baletnicy, ona kiedyś uczyła się tańca i u osób, które, które tańczą, u osób, które pracują ciałem, jest pewna taka gipkość, elastyczność i naturalność w ruchach, która nie była typowa i nie jest typowa dla rodziny królewskiej. Oni są Wszyscy tacy trochę usztywnieni. Na tym tle księżna Diana nie tylko sposobem bycia, zachowania i myślenia była inna, ale nawet ruszała się inaczej, co zresztą, jak zobaczymy w serialu, choć nam wszystkim się podoba i podobało się obserwatorom, nie podobało się Karolowi. Jest pewien problem z księciem Karolem w tym serialu i na pewno w czwartym sezonie, bo on jest pokazany w taki sposób, że się go nie lubi. Słyszałem, że Dwór Królewski w, w, na w Wielkiej Brytanii Dwór, no rodzina królewska nie jest za bardzo zachwycony, zachwycona tym czwartym, Tą czwartą częścią serialu The Crown, właśnie z powodu sposobu przedstawienia Karola. No w końcu to jest cały czas następca tronu. No w końcu on ma zostać królem, a pokazany jest jako wredas niesamowity. To no znaczy, to jest taki facet w serialu, który już poznając Dajanę wie, że będzie ją zdradzał, który wie, że jej nie kocha który poddaje się no, w rodzinnej sugestii, tak należałoby powiedzieć, skoro małżeństwo z ukochaną Kamilą Parker-Bowles jest niemożliwe, ona jest już komuś innemu przypisana i jest małżonką Parker-Bowlesa, to trzeba jakoś swoim życiem pokierować inaczej, ale on nie jest w stanie ani wyrzec się tej miłości do Kamili Parker-Bowles, ani jasno i wyraźnie powiedzieć tego yy, rodzinie swojej, ani przyznać się do tego przed swoją narzeczoną i od początku ją fatalnie nie tylko, że ją okłamuje, ale w tym serialu, bo ja cały czas mówię o postaci księcia Karola w serialu The Crown, a nie o tym jak jest naprawdę, bo tego nie wiem, zresztą nie mam ochoty plotkować o tym jak wygląda życie księcia Karola na na dworze w Londynie. Natomiast mogę powiedzieć, jak ta postać wygląda w serialu. No więc to jest taki mistrz okłamywania i takiego wrednego okłamywania, bo jeszcze w nim jest cały czas rodzaj narastającej no, niechęci do Diany, wręcz obrzydzenia że właściwie wszystko, co robi Diana, jak powiedziałem, nam się podoba, bo ona jest pełna wdzięku, pełna naturalności, bezpośredniości, pięknie tańczy, ma artystyczne ambicje. To wszystko to, co w zasadzie powinno działać na jej korzyść, co powinno y, 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 powodować uśmiech i, i, i jakąś potrzebę zaopiekowania się tak, y, Zdolną i artystycznie wrażliwą, młodą dziewczyną. Wszystko to wydaje się być jakieś odrażające dla księcia Karola, który ma bardzo wysokie wymagania. Sam jest też artystą, on świetnie maluje. Nie wiem, czy Państwo widzieli obrazy, pejzaże malowane przez księcia Karola. Naprawdę są piękne. To nie jest jakiś głupi facet. To nie jest facet, który nie byłby wrażliwy. No, problemem jego jest to, że on jest tak samo wrażliwy jak Diana, tylko kompletnie, zupełnie inaczej to okazuje. I on nie rozumie Diany. Diana nie ro... Czy ona go nie rozumie? Ona chyba go y y y szybko odczytuje, tylko nie ma na niego żadnego sposobu. Nie, nie wie, co z tym zrobić. No i w tej czwartej serii mamy. Z jednej strony silną kobietę, Margaret Thatcher, z którą sparinguje się królowa Elżbieta II, bo to są sparingi, jak one się spotykają. Dwie kobiety i obie są silne. Naprawdę to są silne kobiety, które potrafią i rządzić, i walczyć o swoje. Wszystko to w białych rękawiczkach i elegancko, bez jednego złego słowa. E, bo za jedna i druga umie fantastycznie zachowywać konwencje. Jedna jest wysoko urodzona, Elżbieta druga w, w rodzinie arystokratycznej, druga jest średnio urodzona, jest, pochodzi z klasy średniej i y, y, z małego miasteczka y, i ma świadomość tego, że pochodzi z innej klasy niż królowa, ale nie uważa tego za swoją słabość. Wręcz przeciwnie, raz po raz wyciąga to jako swój jako swój sposób na e, argumentowanie, i jako swój sposób na królową, która, która jej e, musi ustąpić, bo ma świadomość, że nie wie tego, co wie. Margaret Thatcher kiedy patrzyłem na Margaret Thatcher cały czas myślałem o panu Thatcher on jest pokazany w tym serialu zwykle jak czyta gazetę no już czegoś bardziej banalnego i stereotypowego to trudno sobie wymyślić ale no tak jak sobie właśnie mówiono dawniej o mężczyznach że szli do pracy a potem wracali do domu, gazetka kapcie, żona podaje jedzenie no i, 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 i luzik to tak właściwie żyje pan Thatcher, z tą różnicą, że to nie on, a żona pracuje, a jak wraca z pracy, to gotuje, bo Margaret Thatcher w tym serialu, proszę państwa, gotuje, smaży, smaży dla swojego rządu, dla członków swojego rządu. Ja nie jestem pewien, czy ona dobrze gotuje, bo ci panowie, co jedzą, tak dziwnie jakoś się zachowują, ale wysmaża tam wielką patelnię całą i, 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 i robi to szybko, i robi to bezproblemowo, i nie narzeka. Margaret Thatcher nigdy na nic nie narzeka. No naprawdę wzór. No i, i ten mąż w kapciach czyta gazetkę, no przy takiej żonie. A wydawałoby się, że powinien ją obskakiwać, powinien czekać na nią z obiadem, powinien jej przynosić kapcie, powinien jej, jej, nie wiem, masować stopy po powrocie z pracy w rządzie, a on czyta gazetkę. Dziwne, 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 tak nie do końca ja to rozumiem, tym bardziej, że państwo taczerowie przeżyli razem całe życie i dochowali się dzieci i, no i generalnie w ogóle byli dobrym małżeństwem. I żadnych rozwodów tam nie, nie było w planach, o ile wiem. Więc jak na czym ten układ polegał, to ja do końca nie rozumiem. Ale pani Thatcher wygląda naprawdę na fantastyczną kobietę. Nie dość, że silna, nie dość, że mądra, nie dość, że pracowita, to jeszcze umie gotować, to jeszcze lubi gotować, lubi przyjmować gości i jeszcze daje radę królowej. No naprawdę. I jeszcze na dodatek grają Gillian Anderson. Pani Thatcher górą. Diana, no niestety, jest fajnie zagrana. Ta Emma e, e, Corrin, która gra e, księżnę gra grają delikatnie, dają, grają fajnie. To cały czas nie jest ta księżna Diana, którą my znamy z tego okresu, kiedy wszystkie panie chciały wyglądać jak księżna Diana, kiedy się ubierały tak jak ona, kiedy ona była e, e, no, taką pierwszą gwiazdą celebrycką świata. Taka będzie dopiero w następnych seriach, bo jeszcze czekają nas dwa sezony. I w tych dwóch sezonach będzie Diana grana przez inną aktorkę, przez naszą. Nasza dziewczyna ją zagra, Elisabeth Dębicki. No taka nasza, bo z pochodzenia Polka. No oczywiście ona już nie jest Dębicki, tylko Debicki i, i, i urodziła się już poza Polską, ale ona jest cały czas nasza, prawda? Więc księżna Diana będzie, będzie grana przez Elisabeth Dębicki, która była modelką, która jest wysoka, piękna i gipka znowu i ma w sobie glamour. Więc to będzie ten okres pięknej księżnej Diany, już dojrzałej księżnej Diany, takiej rozkwitającej w najpiękniejszym momencie swojego życia. To czeka nas w następnym, piąty, szósty sezon. Y Ogląda się, proszę Państwa, The Crown fantastycznie. To jest serial, tak jak powiedziałem, najdroższy w historii, zrobiony za gigantyczne pieniądze. Jeden sezon, a sezon składa się z 10 yy, yy, prawie godzinnych odcinków, kosztuje 140 milionów. Dolarów. 140 milionów dolarów, to jak sobie przeliczymy cały, yy, cały yy, serial, wszystkie sezony, wszystkie sześć sezonów, które ma, bo ma być wyprodukowanych sześć w sumie, więc prawie miliard dolarów. No, no prawie, nie, 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 trochę jeszcze brakuje. A pewnie dojdą dodatkowe koszty ponad to, co jest w tej chwili kalkulowane, a więc może dojść do miliarda. To no, są gigantyczne pieniądze, ale myślę, że one świetnie się zwrócą i bez trudności, ponieważ każdy na świecie chce obejrzeć historię tej rodziny. No jest ciekawa. Poza tym ona jest blisko. My, my możemy porównywać to, co widzimy w serialu, z tym, co przed chwilą widzieliśmy w telewizji albo na zdjęciach, na, na, na reportażach. Yy, yy, może w Newsweeku, może w Polityce, a może w Klaudi, a może w Vivian, a może w Gali. Wszędzie jest rodzina Królewska. Wszędzie jakieś jej aspekty są omawiane. A może widzieliśmy y, y, rodzinę królewską na żywo? Aha, bo tu właśnie jest czas na premium, i ja to wszystko w premium powiem, ponieważ spotkałem osobiście księżnę Dajanę i nie tylko ją. No, więc yy, księ księżna Diana za chwilę, moje premium za chwilę, ale to już jak Państwo będą mieli jeszcze odrobinę czasu, żeby mi poświęcić, a tymczasem obowiązki wołają, to znaczy ocena. A to oznacza, że będę oceniał serial The Crown, yy, sezon czwarty. Z udziałem Margaret Thatcher i księżnej Dajany I oceniam ten sezon na 8 na 10 bardzo wysoko, bardzo dobra, bardzo precyzyjna robota. Jillian Anderson się dołożyła do tej wysokiej punktacji, i niewątpliwie ona jest gwiazdą tego sezonu. Żegnamy się z e, Oliwią Coleman. E, w następnym sezonie Elżbietę II zagra Imelda Stanton i zobaczymy, jak ta starsza już e, królowa Elżbieta nam się spodoba. A księżne, księżną Dajanę zagra już e, Elizabeth Dębicki. Tak będzie pewnie za rok, kiedy, kiedy zobaczymy. Yy, piąty sezon serialu The Crown. A tymczasem zaproszę Państwa na część premium, która jest częścią intymną, osobistą i nieobowiązkową. Więc jeśli ktoś chciał tylko recenzję i chciał się dowiedzieć, ile gwiazdek przyznaje, to już jest sprawa załatwiona. A teraz opowiem trochę taki prywaty. Czyli ja. I Księżna Dajana, ja i Margaret Thatcher, bo i w jednym i w drugim to było dla Księżnej Dajany, a to jest dla Margaret Thatcher. Zdarzyło mi się, proszę Państwa, być i mieszkać w Zjednoczonym Królestwie, w Londynie, na tak zwanym Ilingu. E Czyli w zachodniej, dosyć dobrej mieszczańskiej dzielnicy Ealing Broadway, gdzie wielu Polaków mieszka. Jest polski kościół, jest polski ośrodek i polskie delikatesy. Tam mieszka ta stara Polonia, ta powojenna, ta Andersowska, która z, Andio, z armią Andersa dotarła do. Londynu i dosyć już zamożna, bo oni mieli czas, żeby, żeby się wzbogacić, więc y, y, mają dobre domy takie porządne, solidne, typowe, y, typowe angielskie domy. Mieszkałem na Eight Woodville Road, koło, e, koło y, y, stacji Ealing Broadway i pracowałem w. W różnych miejscach pracowałem jako piekarz, pracowałem jako kelner, pracowałem w restauracji, zmywając naczynia, ale potem pracowałem w wytwórni płytowej Virgin Records, kiedyś już chyba o tym opowiadałem, i, i tam naprawdę praca już stawała się bardzo ciekawa, tym bardziej, że miałem okazję pracować z samym Richardem Bransonem. Wszystko, co zarobiłem wtedy, nie wysyłałem do Polski do moich rodziców. Oni tego nie chcieli, takiego prezentu. Oni powiedzieli: To są twoje pieniądze, wykorzystuj je dla siebie. A ja pomyślałem, że, że ja sobie zrobię z nich kapitał. I rozumiałem to wtedy nie tak, że moim kapitałem jest konto w banku, tylko uważałem, że moim kapitałem jest głowa. Więc muszę po prostu tu do głowy napakować jak najwięcej filmów, Spektakli teatralnych, koncertów. Wszystkie pieniądze przeznaczałem na kulturę. Na to, żeby. Po prostu zobaczyć jak najwięcej, przeżyć jak najwięcej, żeby być wszędzie. Kupowałem bilety takie, na jakie nie było stać, więc najczęściej to były balkony, drugie balkony, dalekie miejsca, ale byłem. I chodziłem na wszystkie premiery, w, na West End, czyli w, na to, 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 to centrum teatralne. Do centrum teatralnego Londynu. I kiedyś poszedłem na spektakl do opery Covent Garden, na którym pojawiła się królowa, na którym pojawiła się królowa matka i na którym pojawiła się księżna Diana. To było niezwykłe przeżycie. Wszyscy wiedzieli, że oni, że oni się one się pojawią. Wobec tego oczekiwano przed teatrem, żeby je powitać. Potem w teatrze była owacja. One siedziały oczywiście w Loży królewskiej. No, tak jednym okiem patrzyliśmy na scenę, drugim okiem patrzyliśmy, co się dzieje w Loży. To było wielkie przeżycie. Patrząc na księżną Dajanę, Zadawałem sobie pytanie, ile trzeba mieć siły, żeby wytrzymać wzrok, ciągle wbity w nią wzrok tysięcy ludzi, żeby y, 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 no, cieszyć się, przez chwilę człowiek się tym cieszy, a, a potem jest to rodzaj ciężaru, który trzeba na sobie nosić. Po prostu trzeba ten wzrok udźwignąć. Trzeba mieć do tego siły psychiczne, trzeba mieć też do tego talent, ale trzeba mieć również wsparcie. Jeśli jest wsparcie dookoła, to, to jakoś łatwiej sobie można z tym poradzić. Jeśli wsparcia nie ma i wychodzi się w złej y, y, formie y, do takiej konfrontacji, to wtedy naprawdę łatwo o załamanie. W moim życiu był taki jeden dzień, kiedy poczułem to, co prawdopodobnie czuła księżna Dajana codziennie. Otóż był taki dzień, kiedy, kiedy ogłoszono w, w, w gazecie Fakt na pierwszej stronie mój coming out. I na pierwszej stronie tej gazety pojawiło się moje zdjęcie z podpisem: Tomasz Raczek, jestem gejem. Ta, ta pierwsza strona, to nie tylko była pierwsza strona gazety, ale ta pierwsza strona była reprodukowana i naklejana na kioskach ruchu w całym mieście. Kiedy jechałem samochodem przez miasto, widziałem swoją twarz na kolejnych kioskach ruchu, w różnych miejscach, ale często co kilkaset metrów z podpisem Tomasz Raczek Jestem Gejem. Proszę mi wierzyć, że było to, Trudne przeżycie. Nie dlatego, żebym tym był zaskoczony, bo wiedziałem, że to się ukaże i dałem na to zgodę. Ale mimo to ta intensywność. Bombardowania przez informację, wystawioną na widok publiczny, na ulicy, gdzie każdy przechodził mógł to, mógł to zobaczyć i jakoś zareagować, uśmiechnąć się, skrzywić. Różne rzeczy mogły być. Ja byłem kompletnie bezbronny w tej sytuacji, bo byłem wystawiony na tych kioskach jak taka tablica do, do strzelania lotkami, do, do rzucania lotkami. I nic złego się nie stało. A ja byłem wystarczająco silny, żeby sobie tego dnia z tym dać radę. Następnego dnia już było inne wydanie gazety reprodukowane i naklejane na kioskach ruchu, więc to trwało jedną dobę tylko. A jednak poczułem, yy, poczułem, jakie to jest mocne uderzenie w psychikę. I teraz wyobraźcie sobie państwo. Coś takiego. Bo przecież Diana była co chwila, była bez... Przerwę na pierwszej stronie y, popołudniowych gazet, nazywanych Brukowcami. Diana się skrzywiła, ta Diana nie umie tańczyć, da, Diana pięknie umie tańczyć, kochamy Dianę, książę Karol wstydzi się za Dajane. Różne mogły być tytuły. Dzień w dzień, dzień w dzień. Jaką trzeba być kolosalnie marmurową osobą żeby wytrzymać taką presję? Zobaczymy, jak Elisabeth Dębicki będzie pokazywała tę walkę w następnych sezonach. Na razie y, y, Emma Corin, która gra księżną Dajanę w czwartym sezonie, daje sobie z tym radę. Nie powiem, żeby wirtuozersko, ale jest ok, Jest okej. Okay. Można oglądać. A obiecałem Państwu też o Margaret Thatcher powiedzieć tak. Otóż z Margaret Thatcher spotkałem się w telewizji. I to nawet nie na korytarzu telewizji, tylko we własnym domu na Ealing Broadway, gdzie mieszkałem, a ona była na ekranie telewizora. I Przema siedzieliśmy tak jak my teraz. To znaczy, państwo sobie siedzą przed ekranem, a ja jestem na ekranie. A tam było tak, że ja sobie siedziałem w domu, a Elizabeth, Margaret, przepraszam, Margaret Thatcher była na ekranie i mówiła, patrząc mi w oczy, tak jak ja państwu teraz patrzę w oczy, że cudzoziemcy są wielkim obciążeniem dla Zjednoczonego Królestwa i nie będą dostawali dodatkowych y, y, ułatwień i nie będą dostawali zgody na y, wykonywanie pracy, bo praca jest potrzebna dla obywateli zjednoczonego królestwa przede wszystkim. I w ogóle wprowadzamy nową zasadę wizową i wizy dla obcokrajowców nie mających zezwolenia na pracę w Anglii już nie będą tak łatwo wydawane. Będziemy bardziej to sprawdzali. I będziemy starali się doprowadzić do tego, że duża część tych, którzy w tej chwili mieszkają w Wielkiej Brytanii i pracują nielegalnie, no, za komuny, ja to, kiedy tam pierwszy raz byłem, to był rok 80. E, to jeszcze była komuna, nie, nie było możliwości pojechania do Anglii, e, e, lega i legalnej pracy w Anglii. To trzeba było na lewo wszystko robić, bo my nie byliśmy w Zjednoczonej Europie, tylko wręcz przeciwnie, za żelazną kurtyną. E, więc tacy jak ja muszą opuścić Anglię, i to szybko! Powiedziała Margaret Thatcher, która nie była wcale miła. Ale mówiła tak, że ja siedziałem jak taka zahipnotyzowana mysz. I kiwałem głową i jak skończyła, to pomyślałem sobie, ona ma rację. W gruncie rzeczy to nie jest dla mnie korzystne. To nawet jest dla mnie bardzo niekorzystne. To w ogóle generalnie jest przeciwko mnie. No, ale jak tak popatrzeć logicznie na to, co ona mówiła, to ona ma rację. To jest dla Anglików. Do... Ja ją rozumiem, że ona tak powiedziała i że ona tak musi... musiała powiedzieć. Czy Państwo słyszą, co ja robię? Ja ją usprawiedliwiam. Ja ją szanuję. Nie wiem, czy lubię, ale ja akceptuję w pełni to, co powiedziała. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak było? Co miała w sobie? Margaret Thatcher. Otóż ona miała w sobie po pierwsze pasję, jej zależało. Ona nie była jakąś tam urzędniczką, która dochrapała się politycznego stanowiska. Ona była pasjonatką polityki. I jeśli coś robiła, to dlatego, że wierzyła w to, że to jest właściwe. I sama nie miała z tego korzyści personalnych. To było dla kraju dobre i słuszne, ale też mówiła wyraźnie, wolno, dokładnie i precyzyjnie. Używała właściwych słów, łatwych do zrozumienia i właściwych. Nie bełkotała, nie używała nowomowy politycznej, takiego blblbl, żeby się popisać, że zna zagraniczne słowa. Zresztą Anglik nie musi się popisywać, bo wszystkie słowa dla nas zagraniczne to są jego własne. Więc ona mówiła pięknie. Każde słowo było wyrzeźbione, było potrzebne, było słuszne i było adekwatne. Do tego, co chciała osiągnąć, By, czyli właściwe. Ja się na jej przemówieniach sam uczyłem mówić. Co zrobić, żeby mówić wolno, nie używać zbyt wielu słów i przekazywać swoją emocję, swoją y, 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 myśl w sposób najbardziej precyzyjny, unikając złego, możliwości złego zrozumienia tego, co mówię. Przez odbiorcę. Więc tak się uczyłem od Margaret Thatcher, i mimo że miałem potem trudności z wizą i wreszcie musiałem wyjechać z Anglii, ale potem do niej wiele razy wracałem, to Margaret Thatcher zawsze szanowałem, zawsze lubiłem i gdy ona przemawiała, siadałem przed telewizorem, jak zahipnotyzowana mysz.